Dobry wieczór. 22 miasto w Polsce pod względem liczby ludności zaprasza dziś na swoją arenę 22 gladiatorów, którzy powalczą o przepustkę do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Raków Częstochowa, Gandawa, kłaniamy się. Kazimierz Węgrzyn. Michał Zawadzki. Na pewno w to miejsce Raków będzie musiał się przedostawać. Tutaj między linię obrony, linię pomocy Gentu. Natomiast później już jest bardzo ciasno, bardzo szybko zawęzili obrońcy strefę. Marcin Cebula. Cebula broni Bolak. Ale dobre. Pierwsza akcja Rakowa to niezłe wykończenie. Widzimy, że też można wejść w pole karne. Właściwie to nic mu nie robi to, że któryś z piłkarzy go atakuje. Jest silniejszy, zdecydowany i to zatrzymał grę arbiter. To chyba nadgarstek. Tak się wydaje, nie wiem, czy źle upadł. Arsenicia. Oj, faktycznie to może być kontuzja, która nie pozwoli dalej kontynuować gry Arsenicowi. To źle wyglądało. Bo nie wiemy, czy to nie jest kontuzja, która kończy mecz. Do tak. Widzimy, jak bardzo szybko doskakują w środku pola piłkarze z Gandawy. Źle Tudor. Ulsager Kowaczewicz. Patryk Kun troszkę wyrzucony do narożnika boiska. Wrzutka Kun do Musiolika. Gadu. I teraz nie dopuścić do kontrataku. Nie w ulicy De Poitr. Tudor. Dwójka graczy gości. Tisonia i nie ma gola. Broni Kowaczewicz. Kapitalna interwencja pościackiego bramkarza po akcji. Tisonia. Ale z dalekiej podróży wrócili piłkarze Rakowa. Tu błąd Tudora, to on nie powinien się przewrócić, nie powinien się tak zachować. Tutaj nie było przewagi w obronie, tu było 2-2. To, że to się nie skończyło bramką, to wielkie szczęście Rakowa. Papa Nikolaou. No i to jest to, o czym mówiłem. Papa Nikolaou miał piłkę. Widzieliśmy podejście Ulsagera bardzo blisko. Rudic! To jest to, co trzeba korzystać. Nie możesz podejść z dystansu. Rudic dobrze wszedł w ten mecz, naprawdę. On tutaj daje radę. Castro Montes. Jeszcze raz Castro Montes. Trzeba uważać. Szansa Belgów. Zablokowany strzał. Jeszcze jedna okazja. I tym razem ratuje sytuację Rudic. Ależ było groźnie, ale tam niewiele brakowało, żeby Hent strzelił gola. Jeszcze szansa, Liewulc, gol! Kapitan, 1-0! Nieprawdopodobne, ale liczyłem, że może będzie jedna akcja, dobra akcja, ale że bramkowa nie czuć było z boiska, że tu może paść gol dla Rakowa Częstochowa, a stało się gorszy zespół. Tak to trzeba powiedzieć, obejmuje prowadzenie. Nie wiem, co teraz trzeba zrobić, zamurować, nie dopuścić przeciwnika, żeby stwarzał sytuację, bo wynik jest kapitalny. Nie ma czego bać, panowie, te ostatnie minuty pokazują, że rywal też popełnia błędy. Patryk Kun odskoczyła mu piłka, wybija Engadu. No i teraz wracać, De Poitr pisał, dali, ucieka. Oj, teraz, żeby bronił Kowaczewicz, broń to chłopaku, jest słupek! Co się tam stało? Jakie szczęście ogromne teraz przy Rakowie, przy tej sytuacji. Wydawało się, że to już się nie uda, że tego już Raków nie wybroni, ale kolejny raz naprawdę. Zeszli do De Poitra, we dwójkę Rudic i Niewulis. Została ta lewa strona odsunięta. Tam bardzo dokładne zagranie reprezentanta Belgii. No, dawno to było, tak można mówić o De Poitr. Wdowiak, Lopez. Ale niepotrzebnie do środka, taką piłkę, gdzie jest ciasno, gdzie przeciwnik akurat tu stoi. Jezus, Kowaczewicz. No myślę, że z tej odległości to Kowaczewicz raczej nie da się zaskoczyć. Nie, znowu w poprzek. Wraca Niewulis, jak ta piłka się odbije, to będzie kluczowe. Niewulis, ojej, Kowaczewicz. Pokazuje arbiter, nic nie było. Zobaczmy, czy nie faulował tutaj. Nie było faulu. Teraz będzie dokładnie widać. Chodzi Joffre. Też teraz prostsze środki będą wybierać Belgowie, bo coraz mniej czasu mają.
Zderzyli się głowami. To było groźne, ale tak bezsensownie. Nie wiem, co tam się stało. Czy tam akurat Fortuna nie skakał bez sensu. On już był na straconej pozycji, natomiast jeszcze, nie wiem, może zamknął oczy. Wydawało mu się, że zderzy się z tą piłką, ale zderzył się z głową przeciwnika. Tak, leży Długosz. Tak, widzimy, że tutaj, nie wiem, czy nie ucierpiał bardziej Długosz, dlatego że on dostał tutaj twarz. Tak, to mógł być nokaut. Powiem ci, Kasiu, że jak zaczynaliśmy transmisję i powiedziałem, że to 22 pod względem liczby ludności miasto zaprasza dzisiaj na arenę 22 gladiatorów, to nie myślałem, że to będą takie sytuacje w końcówce. W końcówce meczu jak z Areny Gladiatorów. Brawa od prezesa Rakowa, brawa od publiczności na stadionie w Bielsku-Białej dla opuszczającego na noszach boisko Wiktora Długosza. Przypomnę, powołanie do młodzieżówki. Daleko Kowaczewicz, tym razem nie wygrał główki Gutkowski. Brawa, kolejny raz. Nie ma faulu. Gutek! Ale on dzisiaj dobrze gra, jak on dał zmianę. Grozin w narożniku pola karnego, Hakwetadze, wybijamy, jest 1-0 Rakowa w meczu z Gandawą, wygrywają wicemistrzowie Polski. To jest nieprawdopodobny wynik, widzieliśmy drużynę, która była słabsza, tak to trzeba powiedzieć, ale wygrywa mecz. Przeciwnik też nie wie, co się dzieje, mieli sytuację, jak nie Kowaczewicz, to któryś z obrońców ratował tę sytuację, trener patrzył też pewnie w szoku, bo takie zwycięstwo, no cieszy bardzo, tylko jak to zrobić teraz, jak przejść dalej, przecież jest jeszcze rewanż, przecież przeciwnik będzie jeszcze groźniejszy, no trzeba zagrać na pewno jeszcze lepiej, wynik świetny, cudowny, ale to jest dopiero pół metra.